najpierw zaznaczamy sobie ten obszar. I żeby zrobić tło, to mamy tutaj ikonkę tła pastelowe, czyli jakieś takie delikatne. O, klik. Natomiast tutaj. Natomiast krawędzie dookoła to jest to, tak? To jest dookoła. W kolejnym ćwiczeniu będziemy chcieli odwzorować funkcję matematyczną w postaci formuły, która będzie zrozumiała dla komputera. No i tutaj mamy przykładowo funkcję y równa się 3x minus 1. Każda formuła zaczyna się od równa się. Dalej mamy co? 3 razy, czyli gwiazdka. Dużo osób zapomina o tej gwiazdce, tak? Pamiętamy, że nie piszemy 3 i po prostu dalej coś, tylko 3 razy. 3 razy. Naszym x-em jest w tym przypadku b5. Odjąć 1. I enter. W dół przeciągnąć nie możemy, bo na dole jest już inna funkcja. Ale w prawo jak najbardziej możemy przeciągnąć. No i pozostałe kratki robimy w analogiczny sposób. Minus 0,7 razy B5 plus 4. I enter. I w prawo. W ćwiczeniu czwartym znowu mamy wzór matematyczny, który musimy zapisać w postaci zrozumiałej dla arkusza, czyli w postaci formuły. Oczywiście zaczynamy zawsze od znaku równa się. Tak, ja to pokażę na przykładzie walca, a potem sobie już zrobicie podobnie sami. Mamy tak, 2 razy. Teraz musimy pomnożyć razy pi. Jest taka specjalna funkcja, która nam zwróci pi, ona się nazywa pi, ale jako, że to jest funkcja, to oprócz tego, że napiszemy pi, musimy jeszcze dać nawias otwierający i zamykający. Dalej, razy r, czyli nasze, to jest L5 i razy h, czyli u nas to jest L6. Tak, czyli formuła ostatecznie wygląda w ten sposób. Zadanie piąte. Najpierw pokażę, jak można zrobić źle. Aktualna cena to jest stara cena, odjąć 10% tej ceny. I taki zapis jest zły, ponieważ gdybym ja przeciągnął w tym momencie na dół, no to wszystkie ceny miałyby obniżkę 10%. A jak widzimy, każda cena ma swoją obniżkę. Każdy towar ma swoją obniżkę. A więc zamiast na sztywno pisać 10%, wpisujemy po prostu adres kratki. I wtedy mamy pewność, że po przeciągnięciu ta formuła będzie zawsze prawidłowa. Będzie tyle procent, ile jest w danej kratce. Cena nowych złotych to jest po prostu stara cena podzielona przez 10 tysięcy i przeciągnięta. Natomiast cena zaokrąglona do 100, tu mamy podpowiedź, żeby użyć funkcji zaogr w górę. Czyli biorę sobie... Szukam funkcji zaogr w górę. Liczba to jest oczywiście ta cena w nowych złotych. I jeszcze dodatkowy parametr, istotność. Mamy w zadaniu powiedziane, że ma być zaokrąglona do 100, tak? A więc istotność 100. I zatwierdzamy OK i przeciągamy. Trochę inaczej teraz będzie. Więc tak, tutaj wchodzę w kratkę D20, wyszukuję sobie funkcję maksimum, max, no i
nie będziemy robić tak jak ostatnio, że w kolejne kratki kolejne liczby wpisywać, bo za dużo jest tych liczb. Po prostu zaznaczymy myszką zakres od do. I wtedy tutaj pojawi się zakres od D11 do, do D17, tak? Bo dwukropek to jest od do. I teraz klikamy OK i mamy max z tych liczb, z tego zakresu. Użycie funkcji bez kreatora. Z ręki piszemy równa się M i N. Otwieramy nawias. Następnie myszką zaznaczamy zakres od do i bez zamykania nawiasu wciskamy Enter. I mamy minimum napisane z ręki. Jak mamy trzy kratki uzupełnione, to nie musimy pojedynczo przeciągać każdej z nich, tylko możemy zaznaczyć całą grupę, nie mylić zaznaczenia z przeciąganiem, tak? Bo jak ja bym tutaj przeciągnął, to by wszędzie było maksimum, to by było źle. Po prostu zaznaczam sobie grupę i wtedy przeciągam w prawo. I wtedy wszystkie pola są wypełnione automatycznie. Płaca brutto to jest po prostu iloczyn przepracowanych godzin oraz stawki za daną godzinę, czyli C5 razy D5. Natomiast płaca netto to jest płaca brutto pomniejszona o 18% oczywiście swojej wartości, czyli trzeba jeszcze zrobić razy E5, tak? W kolejnym zadaniu, czyli siódmym, mamy użycie kreatora z funkcjami matematycznymi. I na przykład mamy tutaj sinus, tak? To włączamy sobie kreator, wybieramy kategorię matematyka i szukamy funkcji sinus. Jak znajdziemy, to podajemy argument A6, zatwierdzamy przyciskiem OK i przeciągamy. I tak kolejne funkcje. Trzeba po prostu znaleźć daną funkcję w kreatorze, tak? Wszystkie są z kategorii matematyka. Zadanie ósme. Mamy imiona i do tych imion wykorzystamy różne funkcje tekstowe, żeby wyciągnąć różne fragmenty tekstu. I na przykład pierwsze trzy litery. Do wyciągnięcia liter z lewej strony tekstu służy funkcja, która się nazywa lewy. A więc wybieramy sobie kategoria tekst i szukamy funkcji o nazwie lewy. Tak, lewy. Podajemy argument, który u nas się znajduje w A6. I jeszcze drugim argumentem jest liczba liter, tak? W naszym przypadku 3 litery. I zatwierdzamy przyciskiem OK. I przeciągamy. Tutaj analogicznie, tak? Też funkcja lewy. Tekst, lewy. Ten sam argument pierwszy. Teraz tak, chodzi tylko nam o jedną literę. Moglibyśmy tutaj wpisać 1, ale równie dobrze nie musimy tego wpisywać. W ogóle nie musimy tam schodzić, bo jak nic nie wpiszemy, to domyślnie bierze jedną literę, tak? Jak nie ma tego drugiego argumentu. Tylko uwaga, kursor nie może się tutaj znajdować, bo powoduje to powstanie błędu, tak? Jeśli tutaj nic nie wpisujemy, to kursor też nie może się tu znajdować. Jeśli tu będzie kursor i nic nie napisane, to jak widać powstaje błąd. Czyli albo tutaj klikamy, albo wpisujemy coś konkretnego, tak? Na przykład 1. Ja nic nie wpiszę, tak? I zatwierdzam przyciskiem OK. I przeciągam w dół. Teraz druga litera. Do tego się przyda funkcja o nazwie mid. W arkuszu kalkulacyjnym ona ma bardziej ludzką nazwę i nazywa się fragment tekstu. Tutaj niestety nazywa się mid.
Mid. Nie wiem dlaczego, tak akurat. I teraz tak, parametry. Po pierwsze, oczywiście musimy podać tekst, czyli A6 u nas. Po drugie, liczba początkowa, czyli od jakiego momentu zbieramy litery. No, druga litera znajduje się na drugiej pozycji, tak? Czyli od drugiej litery. I ile liter weźmiemy? No jedną, tak? Bo jedna litera nas interesuje. I zatwierdzamy przyciskiem OK. Ostatnie dwie litery. Podobnie jak mieliśmy funkcję lewy, to też jest analogiczna funkcja o nazwie prawy, która bierze ileś tam liter z prawej strony. Czyli bierzemy funkcję prawy, tekst, znajduje się w A6, interesują nas dwie litery. Ostatnia litera to też prawy. Wszystko dużymi literami to jest funkcja duże litery, czy tam litery duże. Ilość znaków robi funkcja DE, od długość. DE A6. W ostatnim zadaniu, wykorzystując funkcję złącz teksty, chcemy utworzyć ciąg znakowy imię i nazwisko. No to oczywiście kreator funkcji, kategoria tekst, złącz teksty. I tak, najpierw dajemy imię, potem przydałoby się dać spację, tak? Czyli spację dajemy w cudzysłowie. Czyli cudzysłowie, spacja, cudzysłowie i nazwisko. I zatwierdzam. Inicjały. Też użyjemy funkcji złącz teksty z kategorii tekst. I tak, pierwszą literą, jaka będzie, to będzie pierwsza litera imienia, tak? Więc żeby ją wyciągnąć, musimy wykorzystać funkcję lewy. Lewy w nawiasie imię. Potem w cudzysłowie damy kropkę. Potem znowu funkcja lewy, ale tym razem nazwisko, czyli nie D, tylko C będzie. I znowu w cudzysłowie kropka. Jeszcze jedna uwaga. Jeśli zrobimy jakiś błąd, to nie musimy od nowa wszystkiego pisać. Ustawiamy się w miejscu, gdzie mamy błąd, czyli zazwyczaj to jest na pierwszej kratce i włączamy kreator. Pojawia się kreator z takimi danymi, jakie wpisaliśmy i w tym miejscu możemy tutaj zrobić różne poprawki, tak? I zatwierdzić przyciskiem OK.